Hej, to Agata z bloga Poczuj się lepiej. Dzisiaj powiem Wam o pozycji psa z głową w górę. Pies z głową w górę pojawia się bardzo często w powitaniach słońca, w różnych sekwencjach jogi dynamicznej, dlatego warto wiedzieć, jak wykonywać go poprawnie. Jednocześnie jest to dosyć mocna pozycja, dlatego jeżeli odczuwacie w niej dyskomfort, to powiem Wam, jakie pozycje inne możecie w to miejsce wykonywać. W psie z głową w górę dłonie znajdują się pod barkami. Uwaga osoby stanącej do przeprostu w łokciach. Lekko zwinijcie ręce. Będziecie mieć wrażenie, że one są ugięte, ale tak naprawdę dopiero wtedy będą proste. Uważajcie po prostu, żeby nie blokować łokci i nie zostawać na zablokowanym stanie. Barki ściągamy w dół. Unikajcie takiego zawieszania się na barkach. Aktywna pozycja, dół brzucha zaktywizowany, barki w dole. Głowa może pozostać neutralna. Jeżeli nie macie problemów z odcinkiem szyjnym, możecie spojrzeć do góry lekko. Tak jak mówiłam, dół brzucha jest lekko zasany, tak jakbyście chcieli kość łonową podsunąć lekko do góry. Co się dzieje z nogami? Nogi są napięte. Jeżeli jest Wam bardzo niewygodnie w tej pozycji, kolana mam w górze, jestem tylko na stopach, opuszczamy kolana na dół. Nie spinamy mocno pośladków, jesteśmy na grzbietach stóp. Pamiętajcie, że psa z głową w górę wykonujemy tylko, jeżeli nie czujemy jednocześnie napięcia w lędźwiach. Jakiekolwiek napięcie, ból w lędźwiach pokazują nam, że najpierw musimy popracować troszeczkę w prostszych pozycjach, nauczyć się aktywizacji dołu brzucha, żeby potem przejść do czegoś bardziej zaawansowanego. Teraz pokażę Wam właśnie, co robić, jeżeli w pozycji z głową w górę jest Wam niewygodnie i okropnie. Mała kobra. Zaczynamy w leżeniu na brzuchu. Dłonie są przy klatce piersiowej, ściągamy barki w dół, wydłużamy tył szyi i małe wygięcie do tyłu. Zwracamy tutaj bardzo uwagę na to, właśnie żeby pracować brzuchem. Dół brzucha jest zasany, kość łonowa wbita w matę, barki w dole, otwarta klatka piersiowa i spokojne oddechy. Inną pozycją, którą możecie zastosować zamiast psa z głową w górę, jest pozycja sfinksa. Jesteśmy na przedramionach, barki w dół, otwarta klatka, trochę mocniejsze wygięcie niż mała kobra, ale nadal mniejsze niż pies z głową w górę, więc z powodzeniem można zastosować. W powitaniu słońca wygodniejsza jest mała kobra, ponieważ dłonie zostają przy klatce piersiowej. Tutaj w tej pozycji można spokojnie zostać trochę dłużej. Wypróbujcie różne warianty, zobaczcie, w czym czujecie się najlepiej i życzę Wam miłej praktyki.